zrobię co w mojej mocy, żeby nie zacząć tego odcinka za ciebie. Napiję się, nabiorę wody w usta, w sensie herbaty. O czym się nagrywamy? Mam napis włosy na górze kartki, przysięgam. Cześć wszystkim, to Magda, dzisiaj mam gościa. Dzień dobry! Znowu przyszłam. Tak, w końcu nagrywamy razem filmy. Tak. Dzisiaj mamy fajną tematykę, bo pogadamy o włosach, tak? Nie! Na tym kanale! Kto by się spodziewał? Pogadamy sobie o hitach i takich kitach, bublach. W sensie na przykład coś jest moim hitem, a u Pauliny nie. I powiemy, co się u niej nie sprawdza, a co u mnie się sprawdza. To może wam też pomóc w waszych typach skrętu. Zacznijmy od tego, może trochę przestawimy nasze włosy. Przestaw swoje włosy. Dzień dobry, to moje włosy. Miło was poznać. Ja mam włosy, które są z natury, w sensie te moje nowe, zdrowe, co tutaj wyrastają, są niskoporowate i powiedziałabym, że one mają taki typ skrętu, ja wiem, 2A, 2B. Koryguj, jak głupoty gadam. Taka mimoza mi wyrasta, ale nie tutaj, wiecie, smutna. Trochę masz taki miks, bo tu czasami masz takie podkręcone, nawet to bym powiedziała. To już wytłumaczę. To, co mam tu od gdzieś mniej więcej od ucha w dół, to są włosy, które były w ubiegłych latach rozjaśniane i są trochę zniszczone, przez to są bardziej, no nie wiem, wysokoporowate nawet bym chyba rzuciła tutaj. To te, które były zniszczone, to u mnie się kręcą, nawet bym powiedziała, że czasami 2B, 2C tak lekko, bo nieraz nawet mi rulon się przytrafi. Tak. Dzisiaj akurat są rozwalone oczywiście, bo nagrywamy film o włosach, więc wtedy one wyglądają najgorzej, ale normalnie mam tak, że one się kręcą o wiele mocniej, jak te nowe, zdrowe wyrastają, są nisko porowate, są lśniące, tak mówię to z takim wyrzutem, bo ja ich takich nie lubię, ja lubię jak one są zniszczone. I cóż, jeszcze mogę o nich powiedzieć, jest ich bardzo dużo, ale są mega cienkie. Także jak zrobię kitkę, to ona jest taka smutna i chudziutka. Bardzo łatwo jest je obciążyć, natomiast kochają proteiny miłością prawdziwą, nieziemską. I przez tyle lat, co o nie dbam, no powiedzmy, że świadomie dbam tak z 3 lata gdzieś. Tak jak cię poznałam, tak, to wtedy zaczęłam. Jeszcze mi się ich nie udało nigdy przeproteinować. One żrą proteiny jak kobiety czekoladę. A ja mam włosy wysokoporowate, typ... No 3B, już teraz, bo już fajnie mi odrastają. No i co, kochają emolienty, proteiny, muszę uważać. Na pierwsze O jak najbardziej, odżywka do mycia w ogóle po umyciu szamponem mocnym, wtedy one piją, ale też na przykład lubię aminokwasy, jeśli chodzi o proteiny głównie. I co? No. I potrzebuję dociążenia. Znaczy się nie. Zależy, co aktualnie potrzebują moje włosy, ale no ogólnie jako wysokopory lubią dociążenie, konkret, emolient. Moc, tak, siła. Jak widzę, że moje włosy jakby no są ok, no to mogę dać na drugie o jakąś pychową maskę czy coś takiego, ale też na krótko proteiny, bo jak za długo przytrzymam na głowie, no to już są ostające włoski, jest przeproteinowanka. A moje włosy, chcesz chodzić przez tydzień w masce proteinowej, nigdy jej nie zmyć? Śmiało, let's do it. No, także są duże różnice i myślę, że to jest super, jeśli chodzi o taki odcinek, jak dzisiaj nagrywamy. Dokładnie. Też może dać jakąś podpowiedź, jakieś obserwacje. To jest właśnie super, aby obserwować swoje włosy. No, także przechodzimy do rzeczy. I zaczniemy od... TG. TG Catwalk Krem do stylizacji włosów. Jak wiecie, to jest mój hit. Boże, chyba z 6 lat temu na blogu go odkryłam i do dzisiaj go uwielbiam. Teraz już go nie mam, no bo mam też inne rzeczy do testowania i też próbuję innych rzeczy. Ale do rzeczy mi się sprawdziła, Paulinie nie. Dlaczego ci się nie sprawdziła? No, ja w ogóle kupiłam całe opakowanie w ciemno, nawet nie, że jakieś próbki kombinowałam, a najlepsze Madzia mi oferowała, mówiła ci jakoś tam odlewkę czy coś. Mówię, nie, nie, jak on jest taki dobry, to były początki kupię. Też, nie? Tak, to było za 3 lata temu, tak. Albo lepiej. Tak. Kupiłam całe opakowanie i nazywam go w domu nie TG Catwalk, tylko Clay Beton. U mnie było tak, że nawet jak dawałam najmniejszą ilość tego produktu i ja to mówię z pełną odpowiedzialnością, gdzieś takie jak ten paznokieć, nie? Takiego małego bloba na rękę rozcierałam całe, na włosy ociekające wodą, od razu już się tłumaczę, żeby nie było, że źle użyłam, na włosy ociekające wodą, pokryte BS-em, dawałam tylko tyle tego TG, o wow!
W ogóle pierwszy raz, jak go użyłam, to myślałam, że to jest BS i nałożyłam najpierw jego, a potem żel. To możesz sobie wyobrazić. Ja, masakra. Miałam wrażenie, że spałam na cegle, bo mnie tak włosy kłuły w głowę. Ale to było tam, stwierdziłam, że dobra, to moja wina, źle nałożyłam. A później zaczęłam nakładać już tak, jak Madzia mnie tam poinstruowała. No i niestety każdorazowo, nawet przy takiej małej ilości, przy moich cienkich włosach, on robił mi coś takiego, że jak zrobił się suchar, to suchar tak stał, przysięgam, i one były nie do odgniecenia. W sensie nawet jak brałam... A solo nałożyłaś ten krem na przykład? Solo? Tak. Ja jestem w szoku, bo ja na moich włosach zupełnie tak nie odczuwam, bo tak naprawdę jak ja wysuszę włosy, nakładam go solo, wysuszę włosy, to są takie sucharki, ale takie bardzo kremowe, typowe do kremowych, ja po prostu trochę odmotę. Madzia, ja nie mogłam wyjąć z głowy, z włosów zaplątanego dyfuzora, bo one były takie sztywne. Nie byłam w stanie ich odgnieść, nawet jak robiłam tak, że brałam ręcznik jakiś, najpierw nałożyłam na włosy olejek na przykład, próbowałam odnieść i później tym ręcznikiem jeszcze, ja nie mogłam ich rozbić. One były tak twarde, normalnie wyglądały, jakbym miała takie małe konary drzew. Pamiętam, bo mieliśmy wszyscy pompę z tego, jak na Instagram rzucałam foty, mieliśmy pole przez tydzień. Tak, no. I centralnie one były takie, dosłownie jak tak stał, to ja mogłam wyjść i wiał wiatr i on tak stał dalej. I do tej pory nie mogę sobie z nim poradzić. Miałam 4 albo 5 podejść jeszcze później w następnych latach i za każdym razem jest to samo. Po prostu moje włosy, jak go widzą, to mają takie... Będę teraz drewnem. Wszyscy będziemy się dobrze bawić. Kolejny produkt, który uwielbiam, to jest emolientowa piana Hair Retail Cosmetics. Dla mnie ta maska robi wszystko, co ja uwielbiam w produkcie emolientowym, czyli dociąża w punkt. Nie jak cement. Chcesz coś powiedzieć? Ja czekam. Dociąża w punkt, nabłyszcza włosy, one są takie mięciutkie, gładkie. Jak ja bym miała wybrać jeden produkt, na przykład bym nie musiała testować, to robię oczywiście z wielką chęcią, ale jakbym po prostu już, wiecie, nie musiała ograniczyć. Tak, albo po prostu kupuję jedną maskę emolientową, myślę, że to byłaby piana, bo ona też jest niesamowicie wydajna dla moich włosów, no nie? A ja tam, no trochę ich mam, nie? Mimo, że teraz wypadają. A jak u ciebie się sprawdza emolientowa? To ja dokładnie odwrotnie niż pani, nie? Dla mnie to jest taki w jednym słoiku skondensowane wszystko to, co przeraża mnie i przerasta moje włosy. Bo tak, po pierwsze, konsystencja tej maski jest tak gęsta i ciężka, że jest mi bardzo trudno ją nałożyć na te moje cienkie włosy. Jak próbuję, już na suche nawet nie próbuję, nie? Ale jak mam mokre, bardzo ciężko jest mi ją rozprowadzić, więc też przez to często nakładałam za dużo, to zwłaszcza na początku miałam z tym kłopot. Jak już okiełznałam ilość, to okazywało się, że nawet jak dam tylko ciut więcej niż taki, nie wiem, orzech laskowy, i nie przesadzam, nie włoski, laskowy, jak ktoś mnie trochę chociaż zna, to wie, bo ja kiedyś ładowałam odrzutkę 200 ml na 4 razy potrafiłam zużyć, przysięgam. No to nawet jak wzięłam niewielką ilość, to i tak bardzo łatwo było te moje włosy obciążyć. Były takie epizody, że umyłam włosy, wysuszyłam, wystylizowałam, wstałam rano i myślę sobie, wow! Umyłam włosy masłem, naprawdę. Bardzo mi właśnie obciążała, one są zbyt cienkie i zbyt lekkie na to wszystko i nie łykają, że tak powiem, takiej konsystencji. Więc zamieniłam ją na inną i no jakbym musiała do niej wrócić, to chyba byłaby, nie wiem, ziarno słonecznika, nie? Na cały łeb, żeby to się udało, żeby jakoś to wyglądało. Moim hitem absolutnym, totalnym, który to jest chyba najbardziej ekscytujący dla mnie kosmetyk oprócz tego kolorowego wosku. I to jest proteinowe litchi z Anwen, odżywka bez spłukiwania, którą... Ja nawet nie mam słów, żeby opisać, jak ja ją bardzo kocham. Po pierwsze dlatego, że ona nie ma konsystencji jak tradycyjna odżywka. Tak jak mówiłyśmy o tej bianie, że ona jest ciężka, mi się trudno ją nakłada, to litchi jest taka jak żel albo emulsja, albo tam, nie wiem, kwas hialuronowy taki w pielęgnacji twarzy i po prostu biorę pompkę albo dwie, wylewam. To mi się idealnie rozprowadza na włosach. Mogę od skóry głowy aż do końcówek albo tylko na połowie, jakkolwiek chcę, to nigdy mi się nie poskleja, nigdy nie będzie za dużo, za ciężko. Te proteiny to jest perfekto po prostu. Moje włosy kochają ten produkt i mam tak, że wcześniej jak próbowałam i nakładałam różne BS-y emolientowe albo humektantowe, to wtedy musiałam uważać. Nie mogłam na przykład zrobić 3 myć z tym samym BS-em, bo już coś się rozwalało, już ten skręt nie był w porządku. Natomiast teraz jak używam przy każdym jednym myciu tej odżywki bez spłukiwania litchi i zawsze mam dobry rezultat, zawsze wystylizuję super i mam takie... Ty, będziesz moją miłością już do końca. Jak kiedyś przestaną to produkować, to przysięgam, będę dzwonić do Ani i powiem, proszę, ostatnią partię produkcyjną odłóżcie całą dla mnie i będę jej używać do końca życia.
No i niesamowite, teraz nie znam tego uczucia, ale co będzie używać proteiny. No u mnie to nie jest tak, że ja na przykład do stylizacji nie mogę użyć protein, bo uwielbiam na przykład Lemura od Herital Cosmetics, ale jednak jak używam proteinowe lici, to już jest taki hardcore proteinowy, że to jest jednak za mocno. Mhm. Wydaje mi się, że jakiejkolwiek ilości bym nie nałożyła jako odżywka posługiwania tego liczy proteinowego, to i tak jak nałożę potem powiedzmy jakiś krem stylizujący, gdzie nie ma protein, ja i tak na włosach czuję. Słuchaj, ja mogę wziąć od ciebie to, nie? Nie musisz spoko, się martwić. Ale właśnie chodzi o to, że mam wrażenie, no wiadomo, odżywka bez spłukiwania jest nie do spłukania, więc te proteiny są ciągle na włosach i mam wrażenie, że przez to one są przeproteinowane. Także no nie, to chyba raczej nie zadziała. Za to emolientowa Morella, to jest moja miłość. Jak tam przestaniecie produkować, to ja po prostu... A u mnie emolientowa Morella nałożyłam na włosy i poszłam umyć, nie? Bo no, jak wysuszyłam je, jak no, odłożyłam na bok suszarkę, minęły tam, nie wiem, 3 godziny czy coś, przyszło do odgniatania, stanęłam przed lustrem, miałam takie... Dziś jest ten dzień, że myję włosy 2 razy. A no, dałam naprawdę mało. To jest, jak włosy mogą się różnić, nie? Tak, no, tak, jak, tak bardzo jak swoje kochają emolienty, tak bardzo moich nienawidzą i odwrotnie tak, z proteinami, nie? Tak. Dosłownie mamy chyba równiutko przeciwwagę. I ultra się cieszę naprawdę na ten odcinek, no bo to też pokaże, że faktycznie naprawdę włosy się różnią i przede wszystkim trzeba obserwować swoje włosy. No. I to jest ten motyw, który ja bardzo doceniałam, jak z tobą rozmawiałam właśnie o włosach, bo Madzia robi tak samo z włosami, jak ja robię z kosmetykami, że nie mówię, to jest dobry krem, tylko mówię, to jest dobry krem dla takiej skóry. Uh-huh. A tak samo jak ty mówisz, to będzie dobry stylizator dla takich włosów, dla, nie? Tak, albo przypuszczam, no nie, bo czasami no różnie bywa, ale dobra, jeszcze tu wtrącę. Jak chcecie dbać o swoje włosy świadomie i po prostu szukacie, to najlepiej znaleźć osoby, które mają podobne włosy do waszych, wtedy tym większa jest szansa, że traficie na spoko kosmetyki dla swojej. Albo dokładnie odwrotnie. Ja na przykład tak robię, jak oglądam u Madzi. Właśnie, i Madzia mówi, albo rady. Najlepsza jakieś odżywka, ja uwielbiam tą odżywkę. Ja mam wtedy, okej, nie kupuj tego, bo ona będzie dla ciebie za ciężka. Tak, tak, tak. No, 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 nie, w sensie ja nie mówię, żeby teraz mi tylko oglądały osoby z moim typem skrętu, ale no ja staram się dawać radę. Wynocha. Ale po prostu na przykład, wiecie, jest tyle Instagramów włosomaniaczek i naprawdę jest w czym wybierać, także no. Tak, no i zamiast aspirować do tego, żeby mieć skręt jak ktoś inny, jeżeli wasze włosy się tak nie kręcą, to wtedy fajnie jest znaleźć kogoś, kto ma podobny i tak, wtedy najczęściej się to jakoś tak, nie wiem, łatwiej jest, myślę. Zwłaszcza jak ktoś jest na początku, tak jak ja 3 lata temu, po omacku, nie? Czułam się, jakbym wchodziła do Rossmana po prostu przy zgaszonym świetle, nie? Trzeba byłoby łapami wymacać, co do moich włosów będzie okej. Okay. No i Herital Cosmetics Merhair. To jest nawilżająca, bogata maska do włosów. Ta maska nie zawiera gliceryny, za to ma milion innych humektantów. Jest pantenol, który mnie nie puszy absolutnie nigdy, tylko cudownie nawilża. I dla mnie ta maska, jak ja dobrze ją dopasuję do mycia, ona tak naprawdę nigdy nie spuszyła mi włosów, ale cudownie nawilża. Tak samo jak już to mówiłam we wcześniejszych odcinkach, jak chcę zrobić prezent osobie, która nie jest w świadomej pielęgnacji, no to kupuję Merhair, bo taka osoba zawsze zauważy efekt po pierwszym użyciu, że jest jakiś fajny efekt, że są te włosy nawilżone, takie mięciutkie i tak dalej. Kocham. Tymczasem u mnie to była odżywka, którą jak zaczęłam jej używać, to miałam takie, nic się nie stało. Ułożyłam, nałożyłam, spłukałam i nic się nie stało. Bo na samym początku, jak ją wprowadziłam do pielęgnacji, to miałam takie właśnie poczucie, że ponieważ ja bardzo mocno widzę, co się dzieje z moimi włosami po emolientach i po proteinach, bo po proteinach widzę, że mam podbity skręt, o wiele bardziej niż normalnie, natomiast po emolientach widzę, że są bardziej sprężyste, gładkie i miękkie. I nałożyłam te humektanty. Ja mam wrażenie, że w ogóle moje włosy to chyba czerpią humektanty z powietrza, nie? Bo jak ja dużuję jakiegoś humektantowego produktu do włosów, to albo się nic nie dzieje, albo właśnie a propos Madzią mówiła, że zero spuszenia. Jak sobie zrobiłam 2 mycia z rzędu z tym Merhairem, wyszłam z domu, miałam takie... Właśnie, wiesz co mi się wydaje, że, bo jestem pewna, że w odżywkach, które używasz, na przykład proteinowe, są jakieś humektanty pojedyncze. Tylko mało. Mało, albo w jakiś tam, nie wiem, humektantowa, emolientowa i mi się wydaje, że taka ilość dla twoich włosów jest najlepsza i nie potrzebują więcej. Też mi się tak wydaje. Chamskich takich humektantowych produktów. No, jak dołożyłam tego chamskiego, to naprawdę wyszłam z domu i centralnie wyglądały, jakby, jakieś aury były naokoło i ciągnęły mi włosy w różne strony. No. Tak mnie spuszyło, że jak wróciłam do domu, ściągnęłam
zdjęłam słuchawki, bo ja często chodzę na spacer w słuchawkach, takich dużych, nausznych, to jak je zdjęłam, to wyglądało, jakby tutaj została opaska i tak odsunięte były te włosy do tyłu, bo były tak spuszczone, że one jakby naszły mi na ten sprzęt. No ciężko było mi sobie z nią poradzić i koniec końców zużyłam resztę opakowania do wymywania oleju z włosów, bo albo nie widziałam różnicy, albo był taki puch. Tak, a co ja powiedziałam? Wymywanie. Tak. No okej, okay, to samo. Tak, to jest tak. A powiedz mi, a jakbyś ustawiła swoją piramidę pechową, teraz wymyślałam tą nazwę, że co jest, czego potrzebuję najwięcej? Włosy lubią, a co najmniej? No zdecydowanie proteiny. Ja mogę mieć proteiny w każdym myciu. Tak. Emolienty mogę używać powiedzmy co trzecie, czwarte mycie max, bo jak użyję co drugi raz, to one są do mycia co trzy dni, przepraszam, co dwa dni, a teraz myję tak co cztery, co pięć. Jeśli chodzi o humektanty, to wydaje mi się, że jak trochę jest w innych produktach, to wystarcza, tak to w ogóle nie. Nie kupuję wcale z tej kategorii produktów. To u ciebie pech, to jest piramida. Te, ja pecha to mam tylko jak, wiecie, jak źle umyję i kiepsko wygląda, nie? To ja widzę tylko to, on się inaczej zapisuje. No i jak już tu ustawiłyśmy piramidę moją, to został mój absolutny hit totalny, który tak kocham. To jest w ogóle, jakbym ja miała wybrać jedną odżywkę, którą będę zawsze używać, to jest proteinowa zielona herbata od Anwen. Perfekto! Ona ma tak, konsystencję, która jest super lekka, nie nawala jej nigdy za dużo, łatwo jest mi ją rozprowadzić na włosach. Nawet jej nie muszę wczesywać, bo ona od razu przenika wszędzie i po prostu mogę wziąć grabę tam małą, malutką, grabunię i rozprowadzić po włosach i jest zawsze w porządku. Jak mam tak, że patrzę na te włosy i nie wiem, co ja mam z nimi zrobić, czy one są za duże, mało emolientów, za dużo, jak one są takie jakieś w ogóle do bani, to mogę wtedy wziąć tą odżywkę i ona się zawsze sprawdza. Jak mam tak, że na przykład muszę wyjechać i potrzebuję ze sobą zabrać, bo wiem, że będę musiała umyć włosy, to wtedy biorę tą odżywkę, bo wiem, że ona jest foolproof, jakakolwiek będzie woda, to ona będzie się sprawdzała. Naprawdę, jakbym miała wybrać tylko jedną, już jej zawsze używać, to będzie ta odżywka. Kocham całkiem. A ja z kolei pamiętam, jak była premiera tych odżywek, no to wypróbowałam wszystkie i to nie jest tak, że nie lubię zielonej herbaty, że ona robi mi jakąś masakrę, po prostu pamiętam, że jak użyłam zieloną herbatę, ona tam ma chyba proteiny z groszku i tak dalej, bo to jest wegańska, no nie? Ja nie pamiętam. Jest też proteiny magnolii i pamiętam, że no nałożyłam te odżywki, nie było szału, natomiast jak użyłam proteinową orchideę, to jest moja ulubiona odżywka proteinowa. Tak, mnie zapach zabija. Nie mogę próbować jej, bo zapach mnie zabija, jest za mocny po prostu. No, ale kocham tą odżywkę. A tak z ciekawości, patrzę zawsze na twoje włosy, jak myślę o tych odżywkach z Anwen, bo one są bardzo luźne, te proteinowe. W sensie konsystencję mają bardzo lekką. To nie schodzi ci dużo produktu? Nie, przy proteinowej orchidei nie zauważyłam, żeby była Bo właśnie ta, zastanawiałam się kiedyś nad tym, bo ta zielona herbata, ona jest taka prawie jak mleczko, nie? To a poczekaj, bardzo... ja przyniosę tą orchideę, bo normalnie teraz mnie zaczekowiła. Ja tu poczekam, posiedzę, herbaty się napiję. Ej, ale się jaram. To dobrze. Będziemy teraz nagrywać do grybu. Co dzień. No zawsze. Będziemy tu już siedzieć na zawsze. Czekaj, może z dala od ciebie, co? No tak, wiesz, ona, mówię, ona jest taka dość mocna. Hej! Macieś tam z boku, robimy test tej orchidei, konsystencji orchidei. Nie, ona nie jest aż taka. Ona jest trochę gęstsza. No. No to ta zielona herbata, ona jest bardzo luźna, moim zdaniem. I się właśnie zastanawiałam nad tym. Zaczekam znowu. Eksperyment. Czyli ta orchidea wychodzi, że jest trochę bardziej gęsta. No ta herbata właśnie mi się wydawała, że ona jest taka jak mleczko, dosyć luźna i tak myślałam, że ona dla mnie jest i tak bardzo wydajna, bo niewiele mi potrzeba i ta konsystencja jest łatwa w pracy. I tak myślałam, czy twoje włosy, wiesz, jak gąbka ją ciągną, że tam ci starcza, wiesz, jedno opakowanie na pięć użyć. Nie, nie, jest wydajna, jeśli chodzi o proteiny. Nie zauważyłam, żeby to było coś nie tak. Ja ją kocham. Naprawdę ją kocham najbardziej. Ja orchideę. Proszę. Pozdrawiamy Anwen przy okazji i Agnieszkę za piękne włosy. No dobrze, kochani. To by było... Uwielbiam to. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, ale nie martwcie się, bo jeszcze nagramy kilka. Także ciocia z babcią jeszcze do was wrócą. Ja opowiadam wam kolejną bajeczkę. Tak. Oczywiście zapraszam was do Pauliny, bo u niej pojawił się w tym samym momencie odcinek, w tym samym temacie, ale z makijażem. Tak. I też miałyśmy dosyć skrajne opinie, powiedzmy. Tak. Więc zapraszam do Pauliny, link będzie na dole. My wam życzymy cudownego dnia. Dokładnie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Ciao! Pa!